Dzień dobry. Dzień dobry, proszę państwa. Będzie... A, jak wąt. Cześć, słuchawki Jakubowskiego. W ogóle dawno nie było różnych rzeczy, między innymi mnie na kanale. To się musi zmienić. Chociażby dlatego, że ja ostatnio zauważyłem, że na przykład moja ulubienica, koleżanka bardzo dobra, Jasmina ze Stanowoką z Kryminalnych, też przestała nagrywać tak często. Może to jakiś pomór intelektualny wśród youtuberów. A Tor za to nagrywa do trzech. Skradł nam potencjał. Taki żarcik z rana. Słuchajcie, bo wiecie, przede wszystkim zmienił się system życia ostatnio. W ogóle ten miesiąc, to jest przecież miesiąc mojego postu. Miesiąc, w którym już nie palę tyle czasu. Dla mnie to jest strasznie długo. Ale zdarzyły mi się ten wypadki, że sobie zapaliłem. Ale się konsekwentnie trzymam, że nie. To jest najważniejsze, że jestem konsekwentny. Słuchajcie, mam cel do osiągnięcia w tym niepaleniu, więc się trzymam, cel jest ważny dla mnie. Zmienił mi się styl życia, bo przez tą moją działalność sprzątającą i między innymi przez to, że dostałem dosyć fajny kontrakt na sprzątanie w jednym z największych sklepów na świecie, to co prawda jest to kilka godzin dziennie, ale zawsze coś. Zwłaszcza, że codziennie. Tyle, że moja praca akurat w tym przypadku tego kontraktu zaczyna się o godzinie 5 rano lub 4.30. Więc ja wstaję o 3 rano, żeby być w pracy punktualnie i jestem zawsze punktualnie. Więc teraz jest godzina 11, właściwie 11.09 rano. Ja jestem już po pracy dzisiaj. Dziś nie mam przewidzianych żadnych klientów moich domowych, w sensie do sprzątania ani terapii. Dzisiaj mam taki dzień, że za chwilę właściwie pójdę z psem do lasu, potem pojadę na zakupy, a potem położę się spać. Na 2-3 godziny. Tak teraz wygląda mój dzień, moi drodzy. Ja wstaję o 3 rano. I tak się zaczyna mój dzień, więc teraz o godzinie 11 rano to jest moja 8 godzina dnia, tak naprawdę. Powinienem zjeść obiad w tej chwili. Taki porządny. No, obiad o kolację. Ale tak jak mówię, no mam zaplanowane pewne rzeczy do zrobienia i tak sobie je zrobię, żeby się położyć właśnie. To tak robię, na 2-3 godziny się kładę po południu, potem sobie idę spać grzecznie 9, maksymalnie 10 wieczorem chodzę spać, słuchajcie. Ale się zmieniło, co nie? Ze mnie takiego nocnego Marka nagle się zrobił człowiek, który chodzi wcześniej spać i wcześniej wstaje. Ja, bo i teraz się tak odwróciło, że chodzę spać, kiedy jeszcze jest jasno, a wstaję, kiedy jeszcze jest ciemno. No. Dobrze. Dla tych, którzy pytali, co ja mam na głowie, bo od ostatniego odcinka z Hiltonem byłem w lasku nad jeziorkiem, to było widać, że no mam coś na głowie, no bo ja jestem już w tym wieku, że się siwe włosy przykrywa, więc trzeba sobie czasami od czasu do czasu wrzucić jakąś farbę na głowę, nie? Żeby jeszcze w miarę normalnie, atrakcyjnie i młodo wyglądać. Jeszcze. Ja wiem, ja mam kryzys wieku średniego, już to odkryłem, nie trzeba mi tego tłumaczyć, wiem o tym i jakoś próbuję to z godnością przeżyć, ale mało rzadko mi wychodzi ta godność, bo się desperacko trzymam młodości, której już dawno w sobie nie mam. Ale, co tam. Słuchajcie, co mam na głowie? Na głowie mam, słuchajcie, nikt by nie zgadł, jeżeli jest na sali fryzjer, to niech się za głowę złapie, to jest farba o numerze 104. Tak, 104. Tak, 104 miała numer farba. To jest akurat numeracja farb tutaj w Wielkiej Brytanii. To jest ciemny blond. To jest ciemny blond. Znaczy taka była farba, ciemny blond, numer 104 i było nałożone na moją głowę i powinien być trzymany około, tam było 10 minut chyba, czy jakoś tak. Wiem, że trzymałem parę minut krócej niż było napisane, żeby mi nie złapało za mocno. I tak złapało na kurczę czarne. Ktoś mi mówi, że łysieje. No mam rzadsze włosy, kurwa, ja mam 43 lata, czego wy się spodziewacie, że będę mieć czuprynę jak młody Michael Jackson? No nie. I afro sobie też nie szczelę. Aczkolwiek dziękuję za zainteresowanie moimi włosami, moi drodzy. Izabela Maria pisze, bardzo podoba mi się ten twój vlog na łonie natury w towarzystwie swojego piesia. Mój piesio jest tutaj, teraz sobie śpi i jest troszkę na mnie zły, bo my chcemy iść na spacerek. No on by chciał. To pójdziemy zaraz. Tylko skończymy nagrywać dla państwa tutaj. On jest bardzo cierpliwy, bo on jest już staruszkiem, tak jak ja. Więc powiem wam teraz, że jak mojej mamy nie ma, sobie pojechała na wakacje od życia i ode mnie, to przez ostatni miesiąc ja
Nie chcecie widzieć, jak wygląda mieszkanie. Znaczy nie ma syfu, żeby nie było, nie mogę sobie zrobić antyreklamy, przecież jestem zawodowym cleanerem, więc moje mieszkanie powinno być błyskiem. No do błysku tu jest daleko. Ja sobie naprawdę bardzo wiele rzeczy odpuściłem. Nie zarastam brudem, nie mam robali, nie śmierdzi, nie mam kupy na podłodze, ani żadnych takich rzeczy i nie mam zlewozmywaka pełnego naczyń. Nie mam, wszystko to jest trzymane spoko, nawet lodówka jest umyta. Bardzo niedawno zrobiłem taki deep cleaning lodówki. Ale generalnie rzeczy, które na przykład sobie poprałem i miałem prasować, nadal są na desce do prasowania i tam sobie tak leżą. Są z doskoku prasowane. Słuchajcie, też nie należy się znowu w drugą stronę przeginać. Więc tak pomyślałem, rozmawiałem ostatnio z moją koleżanką, która mówi przesiłką, ona mówi, Boże, jak ja dom zapuściłam, ja mówię, co, żeby, no bo wiesz, no odkurzam codziennie, robię takie rzeczy, ale nie chce mi się za bardzo tam na przykład tego robić, czy tego, ja mówię, kobieto, czy my jesteśmy stworzeni do tego, żeby sprzątać? Czy nie lepiej jest być chujową panią domu, która zaczyna dzień od kieliszka prosecco albo no przynajmniej kawy z bourbonem na przykład, no? A potem drzemki, to mnie? Informacje z Darwiszu. Piszesz do mnie, wracaj, czekamy na nowy filmik, bardzo nam brakuje codziennych filmików. Dziękuję bardzo. Kurczę, żebym ja miał... ja nie mogę powiedzieć, że ja nie mam czasu. Bo i to też kolejna bzdura, którą ostatnio sobie uświadomiłem jako wytłumaczenie. Mówię wiele rzeczy, powinienem iść do fryzjera, nie mam czasu. Powinienem nagrać jakiś filmik, nie mam czasu. Nie mam czasu. To nie jest nieprawda, że ja nie mam czasu. Ja mam wystarczająco dużo czasu, tyle samo co inni. Fakt, że mam trochę więcej może obowiązków niż niektórzy, a trochę mniej niż niektórzy, bo są tacy, którzy mają więcej obowiązków niż ja, na przykład tacy, co wychowują dzieci, nie? To nie, że ja nie mam czasu, tylko mi się nie chce. Bo gdybym chciał, to bym sobie ten czas zorganizował. Taka jest prawda, żeby być trochę okrutny wobec siebie. Dzisiaj w ogóle jest dzień pisania egzaminów z matematyki w szkołach angielskich, egzaminu kończącego szkołę. Tak naprawdę, czyli coś w rodzaju takiej małej matury polskiej. Trzymam kciuki za wszystkich naszych dorastających polskich Brytyjczyków, którzy w tej chwili piszą te egzaminy. Trzymam, żeby wam się pióra połamały, ale żebyście zdali. Małgorzata Drygalska, ale czemu, bo ja nie bardzo zrozumiałem, do czego ty się odnosisz w tym filmiku o grzechu homo? Napisałeś, no tak, zapomniałeś, Michael, to już ponad rok. Ja muszę ten film zobaczyć, bo ja nie wiem, do czego ty się odnosisz. Ale podoba mi się taki komentarz. Pineska Full pisze pod filmem o grzechu homo, pisze, nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Nie ma kropki, ale nie zgadzam się, kropka. No dobra, z czym się nie zgadzasz? Jaki jest kontrargument, kochanie? To by było fajne, żeby wiedzieć. Barbara Robanowski pisze ciekawe rzeczy o tej mojej przyjaciółce, która umarła we śnie, że koleżanka została zamordowana bronią psychotroniczną i dalej ludzie będą mordowani, bo są to tak ograniczeni, że nie chcą widzieć o atakach, eksperymentach na ludziach. To jest bardzo ciekawy temat, warto by było go zgłębić. Teresa Solta piszesz, zaglądam tu od czasu i czekam, aż w końcu wróci dawny poziom kanału, który kiedyś byłem, subskrybowałam, niestety jest coraz gorzej, a szkoda. No, co ja mogę na to powiedzieć? No, mój kanał się przez 4 lata zmienił, tak, kilka razy, w górę i na dół. Wszystko zależy od okresu i od tematyki. Co ja mogę powiedzieć? No, że gadam w tej chwili w taki sposób, jak gadam, że gadam rzadziej, że robię te filmy być może krótsze albo mniej merytoryczne, chociaż nie wiem, kiedyś było gorzej. Teraz przynajmniej czytam coś, zanim zacznę gadać. Muszę się ponaśmiewać sam z siebie troszkę. No to co więcej, no Teresa Solta, ale to jest też moim zdaniem, to jest cała potęga i urok youtuberów, takich freelancerów, że to nie jest konstans, że ani tematyka, ani no w ogóle content danego kanału nie jest stały. I humor też nie jest stały. Katarina Hut, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tego twojego Düsseldorfu zawita w końcu słońce. Co ty robisz, Hilton? Zenek Badel Neuropunk NC, piszesz, masz suba, mordo. Dziękuję, mordo. Dziękuję, kochanie. Wiecie co, tak w ogóle ostatnio Anna Pianka pisze, witaj Michale, jestem tu nowa i obejrzałam sporą część twoich filmów, jestem pod wrażeniem. Dzięki wielkie za filmik o związkach i dziękuję za wzruszenia. Proszę bardzo. Bartas Kucharz za granicą pisze, ładnie wygląda pod moim filmem Magiczna Kuchnia Jakubowskiego i pieczenie pizzy. Ja zrobiłem Magiczną Kuchnię Jakubowskiego przedwczoraj, jak grillowałem mięso w kuchni.
Ale nie pokażę wam tego filmu i muszę go nagrać jeszcze raz, czyli jeszcze raz muszę zrobić grillowanie. Wiem, że ja mam post, a to wcale nie oznacza, że mam nie jeść. Więc jak pomimo postu też gotuję. Dla tych, którzy od razu zaczną mnie pouczać, że są, bo są bardziej islamscy niż ja, to się bardzo często zdarza, będą mnie pouczać, że przecież masz Ramadan, nie powinieneś w ogóle dotykać jedzenia, gówno prawda. Robiłem grilla, bo miałem na to ochotę. I co mi pan zrobi? Ja bardzo lubię to hasło z misia. Nie mamy pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi? Co nam pan zrobi? No właśnie. Zrobiłem sobie grilla pomimo Ramadanu i co mi pan zrobi? I właśnie te gotowanie jakubowskiego. Nagrałem ten film, ale go wam nie pokażę. Bo brzydko na nim wyszedłem. I gadałem bez sensu. I trochę się odwykłem od tego gadania przy gotowaniu. Nagram jeszcze raz. To w sumie fajna seria była. Teraz mnie co innego zastanawia, jak w tytule właściwie trochę poniekąd. Ten zmasowany atak na kościół katolicki w ostatnich czasach pod kątem tych wszystkich afer związanych z pedofilią. I oczywiście, że dla mnie to jest też sygnał tego, że zbliżają się jakieś tam wybory parlamentarne do Parlamentu Europejskiego, a później w ogóle chyba na jesieni w tym roku przecież są wybory parlamentarne w Polsce. I ośmieszanie pewnych sił i walka propagandowa będzie prowadzona. Tylko ciekawi mnie, że nagle pan Sekielski nagle zrobił taki film, tyle milionów wyświetleń. Czemu akurat teraz? Przecież ten temat chyba był panu Sekielskiemu jako dziennikarzowi wiadomy i znany od bardzo wielu lat. Zresztą trochę podobnie jak, bo nagrałem ostatnio z Atorem, nie wiem kiedy on to wyświetli i czy w ogóle, ale a propos wyborów i tam też poruszaliśmy kwestię, bo Ator mnie wypytywał o mój stosunek do... Bez uśmiechów. O mój stosunek do Roberta Biedronia. Ja powiedziałem, że mój stosunek do Roberta Biedronia jest taki, że ja tego człowieka w ogóle nie uważam za przedstawiciela społeczności homoseksualistów, bo on robi na swoim homoseksualizmie kapitał polityczny, a wcale nie działa dla społeczności. A z drugiej strony, na przykład ostatnio afera, która wyszła, prawda, że niby Robert Biedroń znęcał się nad fizycznie i psychicznie nad swoją matką i młodszym bratem. Czemu to wychodzi po 20 czy 30 latach? Skoro on to robił, a działa w polityce już bardzo wiele lat, to ten fakt musiał być znany o wiele, wiele wcześniej. Chyba, że został spreparowany. Albo trzymany w szafie jak Monika, jak spódnica czy sukienka Moniki Lewińskiej. Nie wiem, czy pamiętacie, młodsi widzowie może nie. Słynna afera o molestowanie seksualne Monika Lewińskiej, była jakaś sekretarka czy asystentka Billa Clintona. I nagle wyszła afera, że on ją molestował seksualnie, zmuszając ją do tak zwanych innych czynności seksualnych, czyli prawdopodobnie blowjob. I nagle się okazało, to po 8 latach wyszła sprawa, afera na jaw i po 8 latach również z szafy Monika Lewińskiej wyciągnęła sukienkę, na której nadal były ślady spermy Billa Clintona. Sukienka była przez 8 lat nieprana, trzymana z tą spermą na niej właśnie w tych celach, że może to się kiedyś przyda. Jak ja bym trzymał wszystkie zaspermione rzeczy... Dobra, nie będę tego kończył. Ja mam naprawdę dzisiaj głupawkę. Słuchajcie, ja już jestem po pracy. Chociaż jest rano. Ale dzisiaj właśnie tak rozśmieszyłem sam siebie, gdy miałem otrzymać wszystkie rzeczy, które potencjalnie zostały poplamione czyimiś płynami fizjologicznymi w razie, gdyby ten ktoś został sławny i zrobić na tym aferę, to ja bym sobie musiał jakiś magazyn duży wynająć. Bo szafy w domu by mi nie starczyło na pewno. To nie, że jestem rozwiązły, ale człowiek był młody, to różne rzeczy robił. Teraz niektórzy z moich znajomych, kolegów i tak dalej naprawdę robią kariery i tak dalej. Ja sam przecież jestem znanym youtuberem i nie, przesadziłem z tym znanym, no ale dobra. Jestem youtuberem, ktoś mógłby mi teraz zrobić kukuj i trzymać swoją sukienkę, ewentualnie koszulkę w szafie przez tyle lat, żeby ją wyciągnąć. Ale śmieję się z tego, bo jest to podobnie absurdalne, jak właśnie to, że nagle wychodzi afera z Robertem Biedroniem. To nie jest hipokryzja, moi drodzy, tylko to jest obiektywizm, no. Ja nie muszę go lubić, żeby widzieć, że na przykład ktoś go wkręca, albo ktoś mu robi kuku przed tymi wyborami. Poza tym powiem wam szczerze, współczuję wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej, którym nadal na sercu leży dobro ojczyzny i chcą iść głosować, bo naprawdę nie macie na kogo. Ja się cieszę, że nie głosuję. Miałbym duży dylemat. Ja się nawet tym tematem nie interesuję, bo mi szkoda nerwów. A z tą aferą, z tym kościołem katolickim i z tymi seksualnymi rzeczami, co ja mam powiedzieć, poza tym, że sekta watykańska nie jest chrześcijańskim odłamem kościoła. Niestety utożsamia się księży katolickich i ich działalność, niechlubną bardzo,
z wiernymi Kościoła katolickiego, którzy sami o sobie myślą i mówią i zachowują się jak chrześcijanie, często nie wiedząc o tym, że podążają za drogą i doktryną Kościoła, który chrześcijański absolutnie nie jest, tylko udaje taki właśnie. To nie jest oczywiście ich wina i to nie jest z mojej strony żaden atak na chrześcijan. To jest po prostu moja wiedza na temat tego, czym jest instytucja Kościoła Watykańskiego. A z chrześcijaństwem to ona ma na bardzo niewiele wspólnego, wmawiając swoim wiernym, że oczywiście, że ma, bo ci wierni są po prostu potrzebni. Finansowo zwłaszcza. Ale nie tylko. W latach 60. bodajże to było, papież, który to był papież? Jan 23 chyba. Wydał taką nie encyklikę, tylko bullę prawną, mówiącą o tym, że wszystkie przestępstwa seksualne, na tle seksualnym popełnione przez księży mają być ukrywane, ofiary tych przestępstw mają być indoktrynowane i mają być ośmieszane w celu niedoprowadzenia do procesu, a wszystkie organy Kościoła mają absolutny zakaz współpracy z organami ścigania świeckimi, czyli policją i sądami i prokuratorami w przypadkach właśnie spraw oskarżeń o przestępstwa na tle seksualnym wykonywanych przez księży. Więc jest to jasny dowód na to, że Kościół katolicki dawał przyzwolenie na to swoim funkcjonariuszom i dawał jednocześnie im ochronę. Co powodowało to, że ja nie mówię, że nie było albo że było tego aż tyle, ale jeżeli jest mowa, tyle tysięcy osób mówi o tym, że padły ofiarami molestowania seksualnego ze strony duchownych Kościoła katolickiego, no to musi być coś na rzeczy. Zresztą powstało już tyle książek i filmów i są udokumentowane nawet badania historyczne, w jaki sposób wykorzystywano na przykład dzieci z sierocińca i tak dalej, sierocińców różnych i tak dalej, więc ja nie wiem, czy chcecie w ogóle słuchać na ten temat więcej, bo ja sam za bardzo nie mam na przykład pomysłu na to, żeby powiedzieć teraz, zrobić pogadankę o tym i jak to rozwiązać i w jaki sposób ukarać tych księży, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Chociażby dlatego, że dla bardzo wielu ludzi, nie dla większości, ale dla bardzo wielu ludzi, taka nagonka na księży, którzy faktycznie popełnili te przestępstwa. Dla tych wiernych ci księża nadal są bez skazy. I tu jest jeden z kolejnych przyczyn do polaryzacji społeczeństwa. Bo jest część społeczna, która widzi to i chce osądzić tych księży. I uważa, że to nie ma nic wspólnego z atakiem na wiarę i religię. Tylko to są przypadki ludzi, którzy są funkcjonariuszami Kościoła i danej religii i popełnili przestępstwa, zbłądzili. I druga grupa, która mówi, że to są absolutnie nietykalni ludzie, nie wolno absolutnie ich oskarżać i na pewno tego nie popełnili, a nawet gdyby, to Bóg im tak wszystko wybaczy, bo są duchowni. No i tu nie ma z czym rozmawiać, nie ma z czym dyskutować tak naprawdę. Poza tym, kochani, ja Wam życzę, żeby wróciła Wam pogoda majowa, przynajmniej w Polsce, słyszałem, że podobno jest paskudna. I w Europie Zachodniej, typu Niemcy, też jest paskudna. W Europie Zachodniej bardzo, bardzo, typu Wielka Brytania, pogoda jest przepiękna. I życzę wszystkim w Europie takiej pogody. Ja nie będę obiecywał, że znowu nagram za chwilę, bo znowu minie tydzień, nie nagram. Chyba, że mnie coś bardzo zmobilizuje, zobaczymy. Ja mam ostatnio takie urlopum od mojego YouTube'u. Ja wiem, że Wy tego nie lubicie. Ale nie, że mi się znudziło, ale jakoś tak. Ostatnio wyszedłem z założenia, jeżeli mam nagrywać co dwa dni filmik i jak gdyby na jakieś wymuszone tematy, to może lepiej nagrać jeden w tygodniu. Nawet taki z dupy po pogadankach dzisiaj. Ale fajna i przyjemna i sympatyczna. No. A, ktoś pytał o moje terapię. Już nie pamiętam, kto to był. Ktoś pytał o moje terapię. Proszę bardzo się zgłaszać, moi drodzy. W grupie facebookowej Jakubowski76 gadam, bo lubię, linka znajdziecie zaraz pod filmem. Tam jest jeden jedyny administrator, Michael Wardowska, Preston, to jestem ja. Tam jest mój, to w ten sposób możecie dotrzeć do mojego profilu na Facebooku albo napisać na stronie, również link jest pod spodem, na moją grupę o terapii duszy, rozmawiaj ze sobą, zrozum siebie i tam też można mnie szybko namierzyć, jeśli ktoś potrzebuje terapii, jeśli ktoś potrzebuje rozmowy, jeśli ktoś potrzebuje wsparcia i zrozumienia, to jestem tam dla Was. Fakt faktem, czasem trzeba na mnie poczekać, ale z drugiej strony myślę, że warto. A się zareklamowałem, to nie? Dobra. Kochani, to ja idę z psem na spacer, a potem idę na zakupy, a potem idę spać, tak jak powiedziałem wcześniej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Pa, pa.